Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj taki kolejny off-topic, urządzenie z IKEA czy z IKEA. Konkretnie jest to model TUSIC, czy jak to się czyta. Tutaj mamy oznaczenie też kodowe. Jest to po prostu wieszak na ścianę o długości 60 cm, 23,5 cala, wyprodukowany w Chinach. Zaprojektowany oczywiście w Szwecji, wyprodukowany w Chinach standardowo. I informacja tutaj o tym, że właśnie w Chinach produkowany jest ten sprzęt, a wygląda, słuchajcie, tak, jest to wersja Wenge, występuje chyba jeszcze w kolorze białym, taki wieszaczek i dzisiaj chyba go zamontuję, później podzielę się z Wami informacją, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sam montaż sprzętu. Co otrzymujemy w zestawie? Zaraz otworzymy tą całość. Słuchajcie, zabezpieczenie mamy. Mamy samą główną część drewnianą. Tutaj mamy jeden otworek i nie wiem, czy to będzie widać, drugi na zamontowanie na ścianie. A te dodatki są trochę krzywo, jak widzę, zamontowane już. Chociaż może mi się tylko wydaje. Tu jest jeszcze możliwość chyba montażu z boku na innych śrubach. Czyli te dwie śruby do montażu na ścianie, a reszta do montażu tych oto, słuchajcie, sprzętów. Tutaj znowu się posłużę. Nożyczkami. Trzymujemy trochę. Aha. A dlaczego tylko dwie? Trochę śrubek. I tu w środku otrzymujemy. A, słuchajcie, są i cztery. Są cztery. Nie, pięć. A ile ma być łącznie? Pięć. Tak, pięć tych pojedynczych, które tu chyba zamontujemy. Tak. I dwa takie, co zamontujemy tu. Jeśli ktoś będzie chciał na końcu. Tak, bo łącznie jest 7 chyba. Albo te może trzeba zamontować do ściany. A, gdybyśmy chcieli podwiesić to chyba pod jakąś szafkę. Tak mi się wydaje. To moglibyśmy to zrobić w ten sposób. Albo w ten sposób na szafkę jakąś. Zobaczymy w instrukcji. Tak, słuchajcie. Jeśli chodzi o montaż, to gdyby ktoś chciał zamontować to u góry na szafie, to można to zrobić w ten sposób. Ale jest to akcesoryczne wyposażenie. Czyli no nic, pozostaje nam, słuchajcie, zabrać się do montażu tych pięciu elementów i następnie montażu już na ścianie. Słuchajcie, jedna uwaga, mamy 9 śrubek, czyli generalnie tych śrubek niestety nie mamy. Trzeba będzie sobie poradzić i we własnym zakresie znaleźć takie do tego śruby, bo te się nawet, jak widać, by nie nadawały, więc te musicie wykupić sami. Montażowe do ściany.
A więc słuchajcie, same wkręty już wkręcone. Jak widać, są tutaj gotowe. Teraz pozostaje przykręcenie do ściany, tylko muszę znaleźć jakieś wkręty, bo w zestawie, tak jak powiedziałem, niestety ich nie było. Słuchajcie, do montażu samego wieszaka do ściany będziemy potrzebować jeszcze kilku elementów. Przede wszystkim jakiejś wiertarki, która się przyda nawet do wkręcania tych wsporników do wieszaków, jak również oczywiście wiertła do betonu, czy do drewna, do betonu najczęściej, szóstka wiertło do betonu, taka wiertareczka w zupełności wystarczy. Oczywiście jeszcze dwa wkręty, których brakuje w zestawie. Ja użyłem wierteł, przepraszam, śrub szóstek, oczywiście rozporowych, o długości chyba 40 mm.